czas. Angelka stoi w miejscu, mroźna w lód zakuta i niesie się biała wigilijna nuta. Wspaniałe aranżacje i piękne teksty. Niezwykle klimatyczny koncert miał miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej Artura Goca pod tytułem Sztandary Niepodległości przy akompaniamencie Dawida Ludkiewicza. Dzisiaj w Bystrzycy Kłodzkiej przenosimy się w świat poezji śpiewanej, patriotycznej. Bardzo się cieszę, że to nie jest pierwszy raz Artura Goca w Bystrzycy Kłodzkiej, bo pod takim tytułem mój pierwszy raz Artur Goc w ubiegłym roku zaprezentował swój dorobek teatralny właśnie w spektaklu. Będzie okazja, żeby się zastanowić na chwilę nad tym, czym dla nas jest niepodległość, czym dla nas jest patriotyzm, a jeszcze w takiej pięknej oprawie muzycznej, jaką zaprezentuje Artur, jestem przekonana, że to będzie wyjątkowy wieczór. A cóż dopiero owiecone dno w piekli wieś, dziurwującej nitami nam widział, krew jam widział, krew jam widział. Pokazujemy przekrój największych polskich autorów, poetów. Tam jest Cyprian Kamil Norwid, którego jest 200. rocznica urodzin w tym roku, Krzysztof Kamil Baczyński, 100. rocznica urodzin, ale też Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, więc wielu naprawdę wybitnych, wspaniałych autorów. No i będą też moje kompozycje do Baczyńskiego, do Norwida. Będą kompozycje Zygmunta Koniecznego, Mateusza Pospieszalskiego. Bardzo mocny, ale też taki sentymentalny trochę repertuar, żeby pokazać, że jednak dorobek polskich twórców był, jest wielki i wspaniały i czerpiemy z tego dorobku. Żadnej ceny i milczy o nie wyrzeźbione w ścianach znak orła albo warszawskiej syreny nas nauczono. Trzeba zapomnieć, żeby nie urzeć, robiąc to wszystko, wstajemy mocno.